Eluwa wszystkim, z tej strony pomidorowy.pl i witam was w kolejnym odcinku Zagrajmy w Rayman Redemption. Ostatnim razem zaczęliśmy sobie Playtopię z Child's Play i dzisiaj zabieramy się za Playtopia The Playhouse. Zobaczmy, co ten poziom ma nam do powiedzenia, do pokazania, bo jestem ciekaw, nie powiem, że nie. Ostatnim razem również szło nam dosyć ujowo w Playtopii, więc zobaczymy, jak teraz pójdzie. Mam tutaj herbatkę sobie. O, tutaj widzę, że mamy właśnie debiut szachów. Tak, bo to są szachy, to nie są warcaby, tylko szachy. Mam w ogóle 4 życia, więc jestem ciekaw, czy dam sobie radę ogólnie z tym poziomem, bo z tego, co słyszałem, ten poziom może być ekstremalnie trudny z tego względu, że jest walka z minibossem. Aczkolwiek zobaczymy, ja tam nie chcę się też, wiadomo, nastawiać nie wiadomo jak źle, bo to, że oglądałem to u gamera, nie oznacza, że ja tutaj grałem, bo mówię, ja Playtopia ogólnie, zacznijmy od tego, że tych światów nie przechodziłem na odcinku. Znaczy, ogólnie nie przechodziłem, to jest w ogóle pierwszy raz, kiedy ja przechodzę to na odcinku, więc ja w ogóle polówkę mam, jak widzicie, jak ktoś by zauważył. Pierwszy raz chyba od jakiegoś czasu polówkę na Let's Playu założyłem, tak więc nieźle. Tak, wiem, że nikogo to nie obchodzi, ale no, ja lubię na takie rzeczy też zwracać uwagę. Muzyka tutaj jest całkiem spoko, aczkolwiek ja wolę tą nutkę, wiecie, ten remix z Raymana Szalonych Kurlików, mimo co. I teraz za pomocą tych klocków z literkami możemy wrócić z powrotem do góry. No w sumie teraz za pomocą tych ringów. Okej. Okej, tam nie dolecę. Tam będę musiał jakoś, kurde, wlecieć. O, coś takiego chyba. Tylko jak to zrobić? Oczywiście w tle nam również włączyły się te takie standardowe, defaultowe odgłosy świata. Wiecie, tak jak na przykład w The Cave of Scops była ta taka muzyka na bongosach, taka cichutka. To tutaj właśnie coś takiego również leci. Ogólnie w ogóle sobie może teraz się wyciszę i wy po prostu posłuchacie sobie troszkę też tego soundtracku, bo myślę, że jest całkiem spoko. O, już leci. Chociaż mówię, ja wolę remix Szalonych Kurlików, bo jednak ciekawsza nutka to była, moim skromnym zdaniem. Tutaj w ogóle sekcja podobna do tej z Pencil Pentathlon. Albo, sorry, Space Mama Crater, gdzie był ten jeden fałszywy exit. Czekajcie, czy ja aby na pewno wszystko mam, czy ja nic nie pominąłem, bo tutaj coś właśnie widzę. Tam coś jest i obawiam się, że albo tam jest znaczek magika, albo klatka. W ogóle może, wiecie co, założę okulary, bo okulary to jest teraz element taki charakterystyczny dla mojego kanału, bo w końcu od zeszłego roku zacząłem nosić te okulary, więc chcę je jakby podtrzymać. Chcę stać się takim okularnikiem. Co z tego, że już nim jestem, tak by the way. Ogólnie dla ciekawskich nie noszę tych okularów na co dzień. A tak naprawdę, jeżeli ktoś byłby mega zdesperowany i chciałby się dowiedzieć, czy Pomidor, nosisz te okulary codziennie? Nie, nie noszę. To są okulary tylko i wyłącznie do komputera, bo przy komputerze zacząłem tak trochę gorzej widzieć. To pewnie dlatego, że całe dnie siedzisz przy kompie. Może. Może po jakimś czasie po prostu wzrok się pogorszył. Czasami tak jest, że osoby, co miały sokoli wzrok, takie jak ja, mogą mieć pogorszony wzrok. To jest naturalne w sumie. Od czego się pogorszy? Może randomowo się pogorszyć. Tak o nawet. Nigdy nie sądziłem, że na takie tematy będę się na Let's Playu wypowiadał. Dobra.
Okej, to się mi udało. Powiedzmy się udało. Fuck. Bo to trzeba zrobić tak, żeby przez te kółka dostać się do tego prezenciku. Ja bym chciał oczywiście to uczynić, ale na 99,9% jestem pewien, że mi się nie uda. No właśnie, bo musiałem uderzyć o kolczastą piłeczkę. 3 życia. No to z tymi 3 rzeczami mogę przywitać się z Game Overem. Nie ma co. Ja mówię, tak stawiałem, że Playtopia będzie pierwszym światem, gdzie będzie pierwszy Game Over, nie? Bo patrzcie, przez cały ten Let's Play mi się udało jakoś uciec od tego Game Overa. Teraz Game Over sam do mnie przychodzi, więc to coś, to o czym świadczy, co nie? Przydałaby się tutaj literka P, nie powiem, że nie. Bo literka P by nie tyle co powiększyła moje życie, co jeszcze by, wiadomo, miałbym pełen slot. O! Dokładnie tak, się udało. Nawet jeszcze życie zgarnęliśmy. Dobrze! Teraz szczęście mi się uśmiecha. Szczęście się uśmiecha do mnie, więc nieźle. Teraz co mam zrobić? Gdzie lecieć? A, dobra, tutaj muszę lecieć. Okej. Już pamiętam. Gdzieś tutaj klatki nie było, bo pamiętam, że była gdzieś jakaś lewitująca klatka. Chyba nie, chyba tutaj nie ma. O, coś tutaj jest. Tak, tam jest. Okej, widzę. Faktycznie dobrze skojarzyłem teren. Widzicie, jakoś tam małe doświadczenie w terenie mam jakieś. Jakieś tam mam. Fuck this shit. Dobra, ten porobiony został wafel. Ten też, dobra, okej, jest gitarsą. Tutaj te się pojawiły, czyli to oznacza, że coś się musiało zrespawnować u góry. A nie, dobra, nic się nie zrespawnowało. Dobra, śmietnik nie żyje już. A, teraz życie się tam pojawiło. Super, świetnie. Ale troll, nie? Na szczęście ja się nie dałem nabrać na tego trolla, bo zauważyłem te życie, w przeciwieństwie do The Cave of Scops. Tak, to tam przy bossie chyba było, że życie mi się tak zespełniło, a ja od razu ten w exit wleciałem i nie zdążyłem zareagować. Ale byłaby beka, gdyby tak pod sam koniec, kurde, poziomu zginął, nie? To by było dopiero, kurde, hashtag przegryw, nie? Dobra, a tutaj mamy kolorową pieść. Tą, którą nabyliśmy w Picture City. Dawno w sumie nie graliśmy tą kolorową, tęczową pięścią. Tu w ogóle mamy ten, polarną zorzę, jakby była ona wyrwana właśnie z
Bandlandu albo z tego, z Blue Mountains, bo jeszcze w Bandlandzie pamiętam, że w Mr. Sax Hula Baloo było podobne tło. Ja na takie rzeczy, wbrew pozorom, zwracam uwagę. Ja jakby potrafię takie rzeczy zapamiętać, inni na przykład mi tego zazdroszczą, inni współczują mi czegoś takiego. O, tutaj trzeba się zmniejszyć, ja widzę. Okej. No tak, trzeba się zmniejszyć, no to... Cztery te klatki, no to jest całkiem chyba spoko, mi się wydaje. Może się okaże, że tutaj 100% zrobimy i będziemy mieli jeden poziom, gdzie nie trzeba będzie backtrackować, chociaż z moim szczęściem, no to będzie raczej inaczej. To u mnie będzie odwrotne szczęście, czyli P, innymi słowy. Skąd to wiem? No, z kątowni prawdopodobnie. Dobra. Zapewne już tam z 10 sekretów ominąłem, bo wiem, że Capybar mi pisał pod odcinkiem właśnie z Skorpionem, że no, tam trochę coś pominąłem. Ja oczywiście nie mam o to jakby żadnego żalu, bo wręcz przeciwnie, chcę, żeby ludzie mi pisali, czy coś ominąłem, czy nie. Czy może byłem czegoś bliski, albo nie. Ale tak po prostu, wiecie, no. Śmieszki, heheszki, jak to mawiałem. Wypada się chyba znowu zmniejszyć. Zmniejszony Rayman idzie po znaczek Raymana. Znaczy, Raymana, magika. Fuck. No, i wtedy pozostaje nam tylko klatki zdobyć. A myślę, że to też trudne, jakoś super wielce nie będzie. O, pajacyk widzę. Pajacyk w pudełeczku. I rozumiem, że mamy iść teraz tak na dół, tak? Nie ma to jakiegoś super... Jaki jest w tym sens, skoro... Ej, ja kompletnie sensu nie kumam. Tam u góry jest znaczek tego i ja go ominąłem dlaczego? Jest jakaś szansa, że ja to odzyskam czy coś? A, są tutaj, widzę, że te. Aha, dobra, czyli ominąłem i klatkę, i znaczek. No ta, mogłem się tego spodziewać, że tak to się skończy. Dobra, okej. To dałem dupy jeszcze bardziej. To teraz prawdopodobnie będę miał jedną klatkę w plecy i znaczek magika, ale już przynajmniej wiem, gdzie to jest, więc o to się martwić nie muszę. O, Tomek i przyjaciele mnie gonił. Widzicie? Tutaj też takie, kurde, tacy wrogowie się tutaj również pojawiają. Frajer! Parowóz zasrany! Teraz mnie nie będziesz gonił w drugą stronę. Haha, śmietnik, śmietnik, śmietnik. A ja sobie teraz tędy polecę. I co? I kaci w D parowozie. Jeden. Lokomotywo. Za 2 złote. No. Dara, przez moje obrażanie zginąłem. Ale ta, kurde, herbata jest słona. Mogłem sobie coś posłodzić. Myślałem, że, kurde, słodziłem. A to dupa wyszła. To, kurde, słodzi ogień wyszedł dosłownie. Dobra, w tę stronę chyba nic nie było. Tak, w tę stronę nic nie było. To trzeba było niżej zejść, żeby tam z powrotem się dostać do tamtej klatki. Okej. Frajer! O. No ale spadł sobie robocik i się zepsuł. Fajnie.
Wskakujemy. I mamy to, co mamy. No cóż, nie ma co prawda 100%, ale wiem, jak zrobić tutaj 100%, więc tyle dobrze, że mniej więcej mam jakiś plan, jak potem wrócić do tego poziomu. Szkoda, że po tak łatwą klatkę, bo mogło to się jeszcze inaczej skoczyć, ale nie narzekam. Elo, pryncypałku. I kolejny, kurde, ciuchcia. Znaczy, kolejna ciuchcia. Szkoda, że nie można tej ciuchci jakby zabić ani nic, bo jest nietykalna. Jezu, co tu się dzieje najlepszego? What the fuck? A jeszcze samochodzik, kurde. Dobra, trochę oszukałem system, na to wygląda. Znaczy, no może nie oszukałem, ale wiecie, zrobiłem to tak dosyć łatwiutko. 98 klatek, Jezus Maria. Dobra, zróbmy sobie Playful Flight. Tak, Playful Flight. No, dobrze powiedziałem. Przez chwilę myślałem, że się przejęzyczyłem. No w sumie tylko dwa poziomy nam zostały w Playtopii i to będzie koniec. I wtedy zostanie nam Candy Chateau. Ale jak od razu mówię, jak uda nam się dojść do Candy Chateau, to ja zawieszam serię odcinkową. Bo wtedy zaczniemy sobie robić streamy, gdzie będziemy nadrabiali jakby wszystkie poziomy dotychczasowe, które zrobiliśmy. Czyli tam wiecie, The Dream Forest i tak dalej, żeby zrobić tam 100%. Wiecie, wszystkie klatki, wszystkie prezenty, wszystkie te znaczki bonusowe Magika. Może nawet na streamie pokażę wam te bonusy, jak one inaczej wyglądają, bo na razie tylko jeden pokazałem z Dream Forest. A tu są jeszcze przecież z Bandlandu. No, powiem, że muzyka jest jako tako całkiem spoko, ale mówię, wolę jednak traczek, który jest praktycznie Raymanem szalonymi kudlikami, bo to jest ciekawszy soundtrack jak dla mnie. Ciekawy OST. Ale jakoś znaczku Magika nie zebrałem i to, nie wiem, to tak miało być? No właśnie, nie miało być. Ja miałem zebrać ten znaczek Magika cholerny, zasrany. Dobra, wiecie co? Cofnijmy się tam jeszcze. Ja jakby nie mam nic sobie do zarzucenia, tym bardziej, że poziom jest krótki. Więc szukajmy, gdzie ja go pominąłem. Bo jak już mamy robić 100%, to róbmy je z godnością, tak? Proszę bardzo, tutaj był ten znaczek Magika, na samym dole. A ja go kurde nie widziałem. To jest podwójny przegryw, mając okulary i nie widzieć. Fuck! Okej, okay, jesteśmy z powrotem, już mamy to, co mamy zebrane, więc tak, dzisiaj przeszliśmy sobie The Playhouse, Playful Flight, tu mamy, Leże Chest Mastera i Brain Games, o kurde, Brain Games, to wiecie co? To może jeszcze tutaj ogarniemy sobie to, chociaż... Aha, dobra, czyli myk teraz polega na tym, że będziemy musieli otwierać sobie drzwiczki kluczami. No to jest ciekawy jakby ten, ciekawe zadanko. Takie pierwsze dosyć inne zadanko spośród wszystkich, bo na przykład zadanie od Joe'a było takie, że na przykład trzeba było tą złotą pięścią sobie rozjaśniać jaskinię w celu by tam... uruchomić mu tą wtyczkę, żeby prąd mu wrócił w jego barze. A tutaj mamy zadanko takie, że musimy po prostu kluczami sobie drzwiczki otwierać. To jest całkiem spoko patent.
Chyba nie tutaj. Muzyka, która leci, w sumie mi się trochę nie podoba. Taki średniak z tej muzyki jest. Sorry. Sorry, jeżeli kogoś ulubiony soundtrack obraziłem czy coś, ale naprawdę dla mnie trochę średniak wyszedł z tej nutki. Ale przynajmniej jedną klatkę mamy na razie zniszczoną. To jest jakiś plus. Fajnie byłoby naprawdę tutaj zrobić 100% i wtedy bym miał po dziurki w nosie ten poziom, ale znając mnie, znając moje szczęście do robienia 100% w ślepych poziomach, to ja muszę mieć naprawdę ekstremum szczęścia, żeby mi się to udało. Wiecie, mogłem powiedzieć ekstremalne szczęście, ale wolałem powiedzieć ekstremum. Przynajmniej, kurde, wymyśliłem jakieś słowo, które zapewne już i tak istniało, ale... Kto wie, może będę Polakiem, który spopularyzuje kiedyś jakieś słowo. Może będę pierwszy kiedyś. Kto wie? W sensie jakieś głupie słowo mam na myśli. Ale 1678 tych mamy, Tinksów. To oznacza, że moglibyśmy już coś fajnego kupić. Nie będę kupował sobie żyć, żeby nie było. Ja gram fair. Znaczy, technicznie to też jest granie fair, jak kupisz sobie życie. Ale dla mnie satysfakcja jest taka, że z tego co mam jakby... Próbuję odratować swoją sytuację z tego, co mam. Ja wiem, że są niektórzy, którzy potrzebują jakby zakupu takiego pakietu z żyćmi w sklepie Magika. Ja natomiast czegoś takiego nie potrzebuję, bo ja nawet potrafię się przyznać, że akurat w tego Raymana, w tą wersję Raymana jedynki jestem do dupy i ja nie chcę sobie ułatwiać gry tylko dlatego, żeby wydawać tam 500 tinksów po to, żeby mieć nie wiadomo jaką ilość żyć. Tak jak mam, tak teraz nie będę narzekał. Najwyżej będę zaczynał znowu od 9 żyć. Trudno. Jak wleci game over jakiś. Dla mnie to jest taka, wiecie, czysta satysfakcja, ponieważ trochę jest jakiś challenge. Trochę nawet bardzo bym powiedział, że jest jakiś challenge. Z tego, co mi Zakol mówił, oczywiście to mogę oczywiście równie dobrze brać jako poprawkę, bo równie dobrze mógł mnie troszeczkę strollować. Ale z tego, co mi Zaki mówił, ten poziom nie jest jakoś super długi. Po prostu jakby najwięcej trwa właśnie ta sekcja, bo to jest chyba jedyna sekcja i potem masz... Masz tylko właśnie potem walkę z minibossem, albo z bossem, whatever. To jest całkiem fajny patent, otwieranie kurde sobie drzwiczek. O kurde, ale do góry poleciałem. Na szczęście to jest checkpoint. Ale czekajcie, idąc wtedy tym tokiem, to skoro ten poziom ma jedną sekcję, to wygląda na to, że możemy tutaj wszystko zdobyć. Czyli wszystkie klatki, jeden prezent, no i jeden znaczek Magika. Idąc tym tokiem oczywiście, jeżeli Zaki mnie nie wkręcił. Zaki, jeżeli mnie wkręciłeś, to ja się dowiem o tym. W końcu robię odcinek, nie? Więc jeżeli mnie oszukałeś, gnoju, no to kara będzie sroga. Wygląda na to, że mamy tutaj jeden klucz do zdobycia. Pytanie, gdzie on jest? Aha, czyli już wiem, na czym ta narracja polega. Klucz jest po drugiej stronie. O, ale ładne, słodkie ptaszki. Ej, to jest słodkie teraz. Słodził się, takie sweet. Cute. No. Kur... Nie to! Nie to miałem zrobić!
Ja pierdzielę! Ja pierdzielę, nie to miałem zrobić, halo! To miałem inaczej to rozegrać, co jest? Dobra, szukamy teraz drzwiczek. Gdzie tam są te drzwiczki? Ej, najgorsze jest to, że ja ledwo co widzę, nie? Ten świetlik mi w ogóle nawet nie pomaga. Bez kitu on coś tam niby świeci, ale gówno wyświeci tak na dobrą sprawę. To trzęsienie ziemi jest śmieszne, nie? To trochę rozpierdziela, nie? Ale dobra, trudno się mówi. Okej, coś tutaj widzę, coś tu jest. Czwarta klatka, no to jest jakiś ten. Co to w ogóle był za napis w ogóle, bo nie ogarnąłem za bardzo. Jesteśmy małym Raymanem teraz i co gdzieś się przed... A, dobra, tu się przedostaniemy, faktycznie. Ale nie mamy klucza, halo. Dobra, teraz mamy. Wiedziałem, że kurde te dupki się pojawią. Najgorsze jest to, że w ogóle ich się nie da zabić. Przynajmniej mi się wydaje, że się nie da ich zabić. Mogę się oczywiście mylić, ale z tego co ja widzę, za kija nie da się ich zabić. Dosłownie. Dobra, teraz szukamy drzwi z trójkącikiem. To chyba było tutaj, nie? Te drzwi były gdzieś tutaj. Może się powiększmy już? Tak myślę, że to byłby dobry pomysł, nie żeby coś. Tak jest, tutaj to było. Checkpoint, przyda się. A, czyli coś pewnie muszę teraz odblokować, żeby tutaj się odblokowało. Teraz po tamtej stronie się odblokowała dróżka do klucza, co nie? Dobrze skojarzyłem fakty? Yes. No okej, mamy 5 klatek, spoko, a prezent jakiś czy coś? Chociaż dajcie prezent, żebym trochę lepiej się poczuł, bo tak trochę smutno mi się zrobiło, że pominąłem ten znaczek magika tak łatwo.
A, Frenzlu, wal się na ryj. A, czyli nie będzie prezentu, spoko. Ominąłem prezent, ominąłem jedną klatkę i jeden znaczek. Wygląda na to, że tak miało po prostu być. To chyba bez różnicy, jaką stroną ja polecę. O, jest i on. Chess Master, czyli innymi słowy kolejny mini-boss. Zaraz obok Darktuna. I w zasadzie to... jest strażnikiem tej oto lokacji i on chce się z nami oczywiście spojedynkować w pojedynku na szachy. Z tego co wiem, jest on dosyć prosty, więc... więc zobaczymy. Nie pamiętam na czym on dokładnie polegał. Wiem mniej więcej, bo z tego co pamiętam, co gamer grał, to polega to jakby trochę na tym, że mam przesuwać biały właśnie, żeby on tak jakoś na ten czarny naszedł i przy okazji unicestwić tamte pionki. Oj, trochę ich sporo jest tutaj teraz. Cała walka z bossem, z mini bossem, za pierwszym razem. Gościu, ty tam kurde co jedynie możesz sobie teraz kwiatki od spodu wąchać. Pal gumę, typie. Dobra, to patrzcie, no kurde dzisiaj 3 poziomy zostały zrobione w playtopii, ładnie. A mamy dopiero 37 minut, ja myślę, że to nam z godzinę zajmie. Więc słuchajcie, to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał, że w sposób ciekawy, jak i informatywny był prowadzony. Podejrzewam, że to jest ostatni poziom albo przedostatni w playtopii. Potem zaczynamy Candy Chateau, więc w momencie kiedy zobaczymy pierwszy poziom z Candy Chateau, to tu będziemy kończyli serię odcinkową i do serii odcinkowej wrócimy dopiero wtedy, kiedy nadrobimy wszystkie klatki i wszystkie znaczki, jak i wszystkie te prezenty. A będziemy mieli co do roboty. Dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że wam się spodobało, że w sposób ciekawy, jak i informatywny prowadziłem ten let's play. Jeżeli jesteś nowy na tym kanale i spodobał ci się mój content, zapraszam do subskrypcji, kliknięcia w dzwoneczek, by otrzymywać powiadomienia o wszystkim, co tutaj publikuję, łącznie z live'ami i różnymi tego typu filmami. Zachęcam gorąco do wbicia na grupę na Facebooku oraz na Discordzie, jak i na Discord Crowzeibatsu. Linki są pozostawiane w opisie. Dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, cześć i do następnego razu. Heja!